Trener Lecha Poznań Maciej Skorża był dziś skory do żartów, albo inaczej, skory do szczerych wyznań. Ja myślę, że João Amaral największy udział w jego odbudowie ma jego kończący się kontrakt. Mówił też o swoim zwolnieniu z Lecha, tym z przeszłości i przyszłości. Ja już tą drogę też przeszedłem i wiem, jakie będą moje ostatnie dni w tym klubie, także to... Wpływ na dobry nastrój szkoleniowca kolejorza bez wątpienia ma jednak teraźniejszość. Lech dokonał kluczowych wzmocnień. Lewy obrońca Pedro Reboczo jest już w Poznaniu. Wkrótce do drużyny dołączy skrzydłowy Adriel Balua, a kontrakt z Lechem podpisał dziś napastnik z Chorwacji Roko Baturina. 21-latek z węgierskiego Ferencvarosu ma zastąpić kontuzjowanego Arona Johanssona. No liczymy na jego dobre wejście do zespołu, na rywalizację ostrą i no i oczywiście bramki w Lechu Poznań. Lech długo wahał się, czy ściągać trzeciego napastnika. Ostatecznie stwierdził, że nie chce ryzykować i dlatego Baturina trafił do Poznania na wypożyczenie. Taki ruch ma swoją cenę. Kolejorz musiał zwolnić dla Chorwata miejsce w przepełnionej kadrze i dlatego na wypożyczenie do czeskiej Wiktorii Pilsno trafił ten piłkarz. Jan Sykora w swojej ojczyźnie spróbuje odbudować formę. Biorąc pod uwagę te względy regulaminowe, no zgodziliśmy się na to, żeby Janek poszedł na wypożyczenie. Potrzebujemy to jedno miejsce dla napastnika. Nie chcemy z dwoma napastnikami tylko zostać. Lech tego lata dokonał wielu ciekawych ruchów, ale uwaga polskich kibiców w tym tygodniu skupiła się na sobotnim rywalu kolejorza Pogoni, do której dołączył wieloletni filar reprezentacji Polski skrzydłowy Kamil Grosicki. Co ciekawe, jest szansa, że w sobotę 33-latek pojawi się na boisku. Jeżeli on potwierdzi, że jest na tyle gotów, to pojedzie z nami. Jeżeli z nami pojedzie, to oczywiście dlatego, że chciałbym, żeby kilka minut zagrał i takie są założenia na dzień dzisiejszy. Założenia w Lechu? Nie traktować pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy z nadmierną ekscytacją. Kolejorz znakomicie rozpoczął sezon, w 5 meczach 4 razy wygrywał i raz zremisował. Co więcej, wrażenie robią nie tylko wyniki, ale też postawa drużyny na boisku. W obozie kolejorza słychać jednak wyraźne hasło: spokojnie, to dopiero początek sezonu. Zdecydowanie za wcześnie, żeby nas wskazywać jako tego głównego, powiedzmy, faworyta. Natomiast no, my twardo stąpamy po ziemi. Na razie realizujemy swoje cele z dobrym skutkiem, te krótkoterminowe na razie. Sobotni mecz Lecha z Pogonią będzie kolejną okazją na sprawdzenie obecnej formy poznaniaków. Wszak przy bułgarskiej lider zmierzy się z wiceliderem tabeli. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 17:30.